Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolski o Wojnie i zapraszam do obejrzenia odcinka poświęconego siłom zbrojnym Chińskiej Republiki Ludowej, a dokładnie porównaniem jednego bardzo małego, wąskiego wybranego aspektu, konkretnie broni pancernej i zestawienie akurat z Amerykanami. Obecne porównania Chin versus Stany Zjednoczone są dość modne, dość popularne, natomiast ja chcę to zrobić troszeczkę inaczej, rozbić na całą serię i tu będą rzeczy, które będą dotyczyły zarówno detali, czyli takich rzeczy technicznych, jak na przykład broń pancerna i temu będzie poświęcony dzisiejszy odcinek, a potem przejdę do rzeczy strategicznych, do rzeczy związanych z polityką, geopolityką, surowcami, ekonomią, czyli do rzeczy, które są dużo bardziej ważne niż tylko same czołgi, milimetry stali i pancerze. Natomiast to też może być coś ciekawego. Zanim jednak przejdziemy do obejrzenia odcinka, przypominam, że jeżeli odcinek się spodobał, to możecie go zalajkować, możecie kanał zasubskrybować, możecie wesprzeć moją osobę w Patronite. No i oczywiście przypominam, że sponsorem odcinka jest firma Just Join IT. Jest to polski startup, a jednocześnie portal, który zapewnia największy wybór pracy profesjonalistom w branży IT. I po tej reklamie zapraszam do obejrzenia odcinka. Ok, rozpoczynamy odcinek, który będzie poświęcony na razie takiej najprostszej rzeczy, czyli kwestii technicznej i w minimalnym stopniu organizacyjnej, czyli potencjał pancerny Chińskiej Republiki Ludowej, a potencjał pancerny USA. Na razie nie będę omawiał tajwańskiego potencjału, potencjału japońskiego, australijskiego, skupimy się na USA i Chinach. Zanim przejdziemy jednak do odcinka, jeszcze jedna sprawa. Swego czasu byłem współautorem takiej oto fajnej książeczki, monografii, publikacji z cyklu Wozów Bojowych Świata, Pancerna potęga Dalekiego Wschodu. Byłem jednym z trzech współautorów. Jednym był Tadeusz Wróbel, drugim był Paweł Przeździecki, no i moja skromna osoba. Możecie poszukać, gdzieś jeszcze jest na Tetragonie. Tutaj zrobiłem monografię czołgów z Chin, tych, które były używane i tych z przeszłości. Paweł Przeździecki zrobił co nieco o pakistańskim Al-Haidzie, a Tadeusz zrobił przekrojówkę armii Dalekiego Wschodu, jeżeli chodzi o wojska pancerne. Polecam, jakby ktoś chciał. No i teraz przejdźmy sobie do tego, co się dzieje i co się dzieje w USA. No w USA mamy w zasadzie monokulturę Abramsa, która niedługo zostanie zmieniona na duopytyp, czyli mamy Abramsa, Abramsów jest używanych oficjalnie około 1700, nieoficjalnie wliczając Gwardię Narodową i różne tam składy, to w gotowości Amerykanie mają około 2400 Abramsów w wersji M1A2 SV3, M1A2 SV2. No i to są pojazdy, które są, słuchajcie, absolutną światową topką. Jest Abrams i potem można się zastanawiać, które czołgi im dorównują, w jakim zakresie. Osobiście uważam, że... Znaczy niechętny jestem takim mówieniu, że to jest jakiś najlepszy czołg na świecie, ale gdybyście mnie zapytali, w jakim czołgu chciałbym siedzieć na polu walki, to bym bez dwóch zdań powiedział Abrams. Albo Merkawa MK4 Mbarak, ale raczej wolałbym Abramsa z różnych przyczyn. No i teraz tak. Amerykanie oprócz Abramsów będą mieli, słuchajcie, jeszcze jeden czołg, a mianowicie czołg lekki, wybrany w programie MPF. I co to jest ten program MPF? Otóż Amerykanie stwierdzili, że potrzebują pojazdu, który będzie lekkim, osłoniętym pancerzem i skrajnie ofensywnym wozem, zdolnym do rażenia celów ogniem bezpośrednim. No i te czołgi lekkie mają stanowić takie dostępne natychmiast i wysokie mobilne wsparcie. W efekcie każda IBCT, czyli brygada średnia w zasadzie, tak by trzeba nazwać, ma posiadać kompanię tych czołgów i później w przyszłym czasie mają też otrzymać brygady SBCT. W efekcie brygady lekkie IBCT będą potrzebowały razem nieco 504 tego typu czołgi, zaś SBCT około 130-150 pojazdów. W efekcie do US Army trafi mniej więcej 600-650 sztuk tych wozów, co powoduje, że Amerykanie będą mieli w linii 3000 czołgów, 2400 Abramsów, US Army, w Gwardii i w różnych magazynach na całym świecie oraz 600-650 czołgów lekkich. Te czołgi lekkie są bardzo ciekawą konstrukcją, bo to jest wóz, który jest oparty o kadłub Gryfina, czyli takiego BWP-a, natomiast wieża ma ergonomię w zasadzie żywcem zerżniętą z Abramsa. Jest to zrobione celowo, żeby czołgiści, którzy znają Abramsa, bez problemu odnaleźli się w MPF-ie. No i teraz... Kwestię techniczną, no to w zasadzie można krótko podsumować, topka, tak, i lekki czołg, i Abrams, no to są wozy topowe, tak. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, myślę, że to zainteresuje widzów i tutaj w tle mamy takie diagramy pokazujące zmiany organizacyjne US Army, ponieważ słuchajcie, US Army jest w tej chwili w trakcie potężnej rewolucji, jest tak zwany Viewpoint 2028 i Amerykanie zamierzają... to powiedzieć, przemodelować swoje siły zbrojne pod kątem walki z ciężkim, konwencjonalnym przeciwnikiem i tu się wprost wskazuje Chiny, Rosja. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Oczywiście nie oznacza to, że teraz US Army nie jest gotowa do takiej walki, bo jest gotowa. Natomiast Amerykanie mają zamiar optymalizować swoje siły zbrojne pod kątem walki np. z Chińczykami albo z Rosjanami. I tutaj widzicie strukturę i parę słów o tej strukturze, zanim przejdziemy dalej. No przede wszystkim Amerykanie rozpoczynają tworzenie dwóch dywizji uderzeniowych, czyli tam super ciężkich. Pierwsza będzie gotowa w 2023 roku, druga będzie gotowa w 2025 roku. I każda z tych dywizji super ciężkich, czyli tam uderzeniowych, ma być przygotowywana do pokonywania umocnionej obrony przeciwnika. I te dywizje będą bardzo ciężkie. Każda z nich ma posiadać 316 czołgów Abrams, 424 bojowe wozy piechoty, dość mocną artylerię. To będą super ciężkie dywizje, albo inaczej dywizje uderzeniowe. No, w oryginale dywizja penetracyjna, no ale powiedzmy, że tłumacząc to na polski mówi się uderzeniowa. I oprócz tego Amerykanie mają też posiadać 6 standardowych dywizji ciężkich w US Army oraz 5 dywizji ciężkich w Gwardii Narodowej. I ta dywizja standardowa ciężka jest naprawdę ciężka, ponieważ ona posiada 230 czołgów, 302 bojowe wozy N2 Bradley, 300 kołowych transporterów opancerzonych oraz 54 armatohaubice samowieżne. Tutaj bardzo interesującą kwestią jest też to, że Amerykanie na dywizje ciężkie przezbrajają dwie dywizje lekkie, które do tej pory uchodziły za przystosowane do działań w tropikach Azji Południowo-Wschodniej, czyli Amerykanie 7 i 25 dywizję przerabiają na standardową dywizję ciężką. No, zostają jeszcze dwie dywizje aeromobilne, 82 i 102, ale z pierwsza, ale to jest akurat osobna sprawa. No i będzie 11 Dywizja Powietrzno-Desantowa, która ma być przystosowana do działania w warunkach arktycznych. No i słuchajcie, ten amerykański Viewpoint 2028, czyli no przede wszystkim strzonem w postaci dwóch dywizji superciężkich, znaczy uderzeniowych. Natomiast jeżeli chodzi o potencjał przemysłowy, to pamiętajcie, że Amerykanie produkują sobie 35 Abramsów miesięcznie. Znaczy i dla siebie i na eksport. Czyli jest to, słuchajcie, no całkiem pokaźna liczba czołgów, ponad 300 czołgów, prawie 330 czołgów rocznie, więc jest to całkiem fajna liczba i to jest duży potencjał produkcyjny, tak? Amerykanie mają po rosyjskim i chińskim największy potencjał produkcyjny prawdopodobnie, zresztą na rosyjski, jak widać, tam różnie z tym wygląda. Czyli tak, mamy omówionych Amerykanów, właśnie omówionych, naszkicowanych, czyli tak, maszyny, topka, wyszkolenie, znowu amerykańscy czołgiści to jest top, słuchajcie. Struktury, nowoczesność armii, to mówimy o najlepszej armii na świecie, armii Stanów Zjednoczonych. Natomiast ta najlepsza armia na świecie ma jeden drobny, jaki wiecie, cyni mini problem, mianowicie te czołgi trzeba gdzieś przewieźć, trzeba albo przewieźć na Tajwan, albo je przewieźć w inny rejon, gdzie będą wymagały użycia. I to jest temat, który już zahacza, słuchajcie, o inne odcinki, bo wiem, jest to dość długa i ciekawa historia, na ile amerykańska US Navy jest w stanie sobie poradzić z Chińczykami, w zasadzie US Navy i koalicjanci, ale o tym w innym odcinku. No dobra, a co w takim razie mają Chińczycy? No i tu słuchajcie, sprawa jest najbardziej ciekawa, ponieważ chińskie wojska lądowe są najbardziej zapóźnione, najmniej nowości. To wygląda tak, jakby Chińczycy ładowali całość dostępnych środków i finansowych na rozwój w lotnictwo, broń rakietową, marynarkę, to jest logiczne, środki łączności też to jest logiczne, artylerię, rakiety, natomiast same wojska pancerne bardzo szybko zostały po 1991 roku zredukowane, zmniejszone. Nowoczesne czołgi w Chinach powstają w niedużych ilościach jak na Chińczyków. To jest 500 sztuk, 800 sztuk. I tu nie mówimy o produkcji rocznej, tylko o produkcji z dekady, tak? Najnowocześniejszych czołgów typ 92A2 Chińczycy wyprodukowali sobie mniej więcej 800 sztuk. Więc ta produkcja jest taka dość specyficzna, natomiast to, co może być ciekawe albo i co nie jest ciekawe, to to, że Chińczycy wcale tych czołgów nie mają tak dużo. Oficjalnie mieli mieć kiedyś 10 tysięcy, potem się mówiło o 6 tysiącach. Realnie ten chiński potencjał pancerny jest zdecydowanie mniejszy. No i teraz trzeba w zasadzie nadmienić co nieco o jakości tych maszyn, ponieważ słuchajcie, ilość takiej prochińskiej propagandy rozsiewanej celowo jest po prostu kosmiczna. Jak czytam jakieś bzdury o czołgu Typ 99A2, który przeszczeliwuje dwa Abramsy obok siebie, albo jego amunicja, która pokonuje metr walcowanej stali, no to nie, słuchajcie, to są głupoty, ale o tym za sekundkę. No dobrze, to teraz zaczniemy od tego, ile tak naprawdę Chińczycy posiadają czołgów. Chińska brygada pancerna posiada 4 bataliony, każdy po 31 maszyn. Łącznie mówimy o nieco ponad 120 czołgach. I teraz Chińczycy sami podają, że teoretycznie czołgów w służbie liniowej mają poniżej 3000. Tylko znowu trzeba podchodzić do tego z dużą dozą ostrożności, ponieważ te informacje w Chinach są wrażliwe, niejawne, jest wiele dezinformacji, mylenia. No niemniej jak się policzy to, co wiemy o różnych tam związkach taktycznych, no to liczba poniżej 3000 czołgów w linii, tylko mówię od razu w linii, wydaje się być prawdziwa. I ta liczba niecałych 3000 czołgów w linii przekłada się na mniej więcej 24 różne związki taktyczne, czyli brygady pancerne lub zmechanizowane, które mają Chińczycy jedną dywizję. No i znowu wszystko nam to daje mniej więcej do kupy 2930 parę czołgów. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Chińczycy mają też pokaźną liczbę maszyn zmobilizowanych pod kątem rozwinięcia ewentualnego uzupełnienia strat i to są całkiem spore liczby. Mianowicie to jest minimum 47 batalionów, każdy po 31 wozów. No mówimy o około 1500 maszyn, czekajcie, rzucę sobie okiem, tak, 1500 maszyn, które są możliwe do w miarę szybkiej mobilizacji. Mają też Chińczycy jeszcze trochę czołgów w ogóle na składach, ale to już są raczej złomy. Dlatego ten potencjał pancerny chiński, który możemy policzyć na już, to jest mniej więcej 3000 maszyn w linii, 1500 maszyn w szybkim rozwinięciu mobilizacyjnym, czyli mamy 4500 maszyn. Jest to zaskakująco w zasadzie dokładnie tyle samo, co posiadali Rosjanie przed 24 lutego, sorry. No i tam jakaś ilość maszyn to jest już w zasadzie niemożliwa do oszacowania starszych typów. Albo to są jakieś składy pod chmurką na pustyni, albo to są już wozy, które są przetopione, rozszabrowane. Natomiast no widzimy 3000 w linii, 4500 łącznie. I to jest, słuchajcie, o tyle ciekawe, że jest to potencjał, który no, liczbowo wydaje się być większy od amerykańskiego, natomiast jak popatrzymy, że Amerykanie mają 2400 Abramsów i będą mieli 600 MPF-ów, no to nie wygląda tak super ciekawie dla Chińczyków, ale znowu czołg musi być w rejonie walk, tak? Czyli czołg musi być przetransportowany, czyli chiński czołg na Tajwan, a z kolei amerykańskie no również. Natomiast kwestia jest taka, że Chińczycy mają jeszcze bardzo dużo lekkich pojazdów, lekkich czołgów. To będzie temat osobny, który tam naszkicuję w tym, co teraz mówię. Na razie Wam mówię o pojazdach ciężkich wojsk lądowych, o takich typowych, klasycznych czołgach. No i gdybyśmy chcieli zrobić sobie przegląd tych konstrukcji, to zaczniemy od końca, czyli zaczniemy od najnowszych czołgów chińskich, czyli czołg Typ 99A2. Czołg Typ 99A2 jest to pojazd, który wszedł do próbnej eksploatacji w 2011 roku. Natomiast produkcję seryjną rozpoczęto 2 lata później. Jest to maszyna, która jest nową konstrukcją. Tutaj pojazd zerwał z kadłubem bazującym na czołgu T-72. Opracowano nowy kadłub z nowym silnikiem, który stanowi tak naprawdę kopię silnika niemieckiego, o czym za moment. Siła ognia tego czołgu to jest nowa armata długości L50, czyli 50 kalibrów, ona jest daleką pochodną sowieckiej armaty 2.46. Jej parametry są całkiem dobre, odpowiadają najnowszym armatom rosyjskim, takim jak 2.46 M5. Wieża posiada karuzelowy automat ładowania, taki jak w seriach AZ, czyli w rosyjskich czołgach T-72, ale on jest na tyle poszerzony, na tyle zmodyfikowany, że jest w stanie pomieścić naboje o długości do 750 mm, zapas amunicji to są 42 sztuki. Z armatą jest sprzężony karabin maszynowy, drugi jest na wieży. Co ciekawe, pojazd ten posiada całkiem dobry i wyrafinowany system kierowania ogniem, przynajmniej jak na chiński. Jest to całkiem sprawny czołg, jest to najnowocześniejszy czołg dostępny armii chińskiej. Jeżeli chodzi o opancerzenie, wieża posiada pancerz najprawdopodobniej oparty o Nara lub Enix Era i obłożony kośćmi pancerza reaktywnego. I wóz ten sumaryczny, co można o nim powiedzieć? W zasadzie Typ 99A2 jest to pierwszy chiński czołg, który dysponuje pancerzem z parametrami zbliżonymi do nowoczesnych czołgów zachodnich, koreańskich albo japońskich, tak? Czyli mobilność pojazdu odpowiada wozom natowskim trzeciej generacji i zdecydowanie przewyższa wozy rosyjskie. Siła ognia jest mocną stroną pojazdu. Co prawda ona nie jest taka jak w najnowszych czołgach K2, M1A2 SV2, T90MS, ale nie ustępuje ona wiele np. Leopardowi 2A5 albo czołgowi T90A. Dostępna amunicja nie wydaje się być na poziomie najnowszej amunicji rosyjskiej albo amerykańskiej. Wydaje się być ona jeszcze zdecydowanie mniejsza, jeżeli chodzi o przebijalność i zdolność pokonywania nowoczesnych osłon. Plusem tego pojazdu jest to, że posiada on aktywny system ochronny soft kill, który ma mylić naciągające pociski przeciwpancerne i maskować czołg. No i produkcja tych pojazdów nie jest duża, ponieważ w ciągu 5 lat wyprodukowano tylko 250 tych czołgów, natomiast w ciągu dekady mówi się nieoficjalnie, że produkcja nie przekroczyła 800 sztuk. To jest, słuchajcie, najnowocześniejszy czołg dostępny w arsenale chińskim. Drugim rodzajem pojazdu, który warto omówić, jest Typ 92G G2, czasami zwany też jako Typ 99A. Jest to czołg, który należy do trzeciej generacji chińskiej i rozpoczęto jego opracowywanie już w latach 70., w latach 80. kontynuowano eksperymenty. Kadłub poparto dość nieszczęśliwie od czołg T-72, pozyskany w kilku egzemplarzach z Iranu na początku, potem z Iraku. No i za istotne słabości, jak Chińczycy analizowali czołgi T-72, no uznali to, co każdy wie, czyli kadłub i układ bieżny. Nowy czołg zadebiutował w 1999 roku. Łącznie wyprodukowano około 500 tych pojazdów. Siła ognia, bezlicencyjna kopia armaty 2.46M z układem stabilizacji 2.28, zapas 22 naboi w karuzelowym automacie ładowania. System kierowania ogniem oparto o sprawdzony system IFCS-212, czyli taki klon pozyskanego z Izraela systemu kierowania ogniem, który doposażono okupione podzespoły, właściwie pozyskane podzespoły i francuskie, i brytyjskie. Pierwotnie zresztą dowódca nie posiadał żadnego panoramicznego i przyrządu obserwacyjnego. Brak było kamery termalnej, tylko celownik notowizyjny. Przedni pancerz kadłuba i wieży zdecydowanie słabszy niż w wozach zachodnich. Próba obłożenia tego erą. To, co jest ciekawe, to silnik, ponieważ napęd stanowił pierwotnie silnik licencyjny WD396, czyli niemiecki silnik z linii cywilnej o mocy 1200 koni, sprzężony z przekłaniami bocznymi zwanymi z czołgu T-72, ale ten napęd był na tyle nietrafiony, że w 2001 roku wymieniono go całkowicie na nowy silnik diesla o mocy 1500 koni. Jest to, słuchajcie, dokładna, bezlicencyjna kopia niemieckiego MTU MB 871K501, a przekładnia to jest prawdopodobnie francuski licencyjny SM500 Renka. Ten pojazd jest dość mobilny, on ma mobilność na poziomie w terenie wozów zachodnich. No i ten czołg T-98G to była pierwsza próba stworzenia w Chinach pojazdu odpowiadającego osiągnięciami maszyną trzeciej generacji powojennej zachodniej i w sumie ten czołg nie dorósł do poziomu najnowszych wozów natowskich, amerykańskich czy nawet wozów koreańskich. Wyprodukowano ich około 500 egzemplarzy, natomiast te chińskie czołgi są mniej więcej na poziomie dziś Leoparda 2A4 i PT-91MZ i może modernizowanych T-72B3 w Rosji. Czyli nie jest to wóz, który jest w stanie prowadzić normalną walkę z czołgami zachodnimi. Kolejnym pojazdem, który trzeba zdecydowanie omówić, jest kościec tak naprawdę chińskich wojsk pancernych, czyli pojazd, który został wyprodukowany w największej liczbie, to jest Typ 96 i Typ 96A. I to są czołgi, które są chyba najtrudniejsze do omówienia, ponieważ powstało ich kilka modyfikacji, natomiast no, są one dość interesujące. I teraz tak, Typ 96. No, na początku lat 90. stało się jasne, że Chińczycy dysponują absolutnie przestarzałymi czołgami i że ta armia posiada bardzo wiele pojazdów, które po prostu nie nadają się specjalnie do czegokolwiek na polu walki, są bardziej nawet przestarzałe niż irackie wozy. No i w związku z powyższym zadecydowano o opracowaniu linii takich pojazdów i zaawansowanych, i prostych. No i pojazdy zaawansowane to były potem czołgi typu 99 różnych wersji, a te pojazdy prostsze to miały być czołgi typu 96. No i pojazd ten zadebiutował w 1997 roku, a do 2005, słuchajcie, wyprodukowano ponad 2000 egzemplarzy, czyli produkcja była naprawdę bardzo, bardzo poważna, a potem wyprodukowano od 2006 jego wersję zmodernizowaną, Typ 96A, i tych pojazdów powstało między 1000 a 1500 maszyn, czyli słuchajcie, no całkiem sporo tych wozów powstało. No i znowu jest to taki miks chińsko-izraelsko-rosyjskiej myśli technicznej, czyli podstawą siły ognia jest bezlicencyjna kopia armaty 2.46 z układem stabilizacji, karuzelowy automat ładowania pod nią, który zabiera 22 naboje, z armatą jest sprzężony KM, no i system kierowania ogniem IFSC-212 nie jest wyrafinowany, nie ma możliwości pracy w systemie Hunter-Killer, posiada co prawda cyfrowy przelicznik balistyczny, natomiast dowódca Nie posiada na przykład panoramicznego przyrządu obserwacyjnego, tylko posiada lokalną kopię przyrządu PNK-4 rosyjskiego z pasywną noktowizją. Tor nocny celowników w zasadzie jest zbliżony do tego, co było w polskiej Drawi. On w zasadzie wygląda jak klon celownika izraelskiego ELOPS-T z 1994 roku. No, ten pojazd nie wydaje się być zbyt udanym. No, jedyną jego zaletą jest właśnie ta kamera termalna w celowniku zasadniczym. Amunicja podkalibrowa tego czołgu była w stanie pokonać 550 mm stali, czyli też nie za dużo, szczerze mówiąc. Opancerzenie wynosi poniżej 700 mm przeliczeniowych stali, tak naprawdę zdecydowanie mniej. Oczywiście pojazd od pewnego momentu zaczął być okładany ERA. I tak powstał czołg typ 96A. I znowuż, jeżeli chodzi o napęd, silnik ten jest napędzany klonem brytyjskiego Perkinsa Condora CV12200CTA o mocy 1000 koni mechanicznych sprzężonych z francuskim SEM-em. Znów pojazd jest dość mobilny, ale nie jest to jakiś potwór. I pojazd ten był modernizowany. I teraz słuchajcie, to co wam w tej chwili powiedziałem, a mówiąc szczerze, to przeczytałem z moich publikacji, to tak naprawdę są pojazdy, które trzy najnowsze chińskie czołgi, najsilniejsze, tak? Czyli typ 96A i A2, które są trzonem chińskiej armii, tak? Czyli kośćcem, potem typ 99 i typ 99A2. Żaden z tych czołgów nie jest na poziomie Abramsów, żaden z tych czołgów nie jest na poziomie nowych Leopardów. Czołg typ 96 i typ 96A jest pojazdem na poziomie poniżej PT-91, bym powiedział. No, może inaczej, no nie bądźmy aż tacy surowi. Poza mobilnością na poziomie mniej więcej PT-91M. Tak? Jeżeli chodzi o odporność pancerza, jeżeli chodzi o siłę ognia, jeżeli chodzi o mobilność, w zasadzie też, ponieważ na przykład Malaj już z silnikiem S1000 sprzężony z rękiem był całkiem żwawym czołgiem wbrew pozorom. To jest pojazd, który w zasadzie jest takim ze wszechmiar gorszym Leopardem 2A4. I Chińczycy tych pojazdów oczywiście mają całkiem dużo, tak? Ale znowu nie jest to jakiś super ekstra wyrafinowany pojazd i to jest, słuchajcie, podstawa chińskiej armii. I teraz, czy w związku z powyższym Chińczycy mają jakąkolwiek przewagę jakościową względem Amerykanów? Nie, nie mają. Czy mają przewagę ilościową? Mają, ale znowu nie spodziewam się walk amerykańskich czołgów w okolicy kontynentalnych Chin, tak? To raczej należy się spodziewać, jeżeli chodzi o walkę o Tajwan, natomiast znów tutaj chyba bardziej prawdopodobna jest wizja blokady powietrznej i morskiej Tajwanu niż próby jakiegoś desantowania się na żywca ze strony Chińczyków, ponieważ to się może zakończyć masakrą. W każdym razie, gdyby spotkały się chińskie czołgi z czołgami amerykańskimi, znając wyszkolenie Amerykanów, znając to, co potrafi Abrams, ile odporny jest ten czołg, to Chińczycy mieliby poważny problem, tak? Ponieważ czołgi amerykańskie są zdecydowanie lepiej osłonięte, czołgi amerykańskie mają większą siłę ognia, mają o wiele lepszą amunicję, no a czołgi chińskie, niewiele z tych czołgów jest grubsza, mogących podjąć równorzędną walkę z Amerykanami, a kościec chińskich wojsk pancernych, czyli typ 96A i typ 96A, jest czołgiem, który delikatnie rzecz ujmując jest przestarzały na współczesnym polu walki. I teraz tak, oprócz tych maszyn Chińczycy mają całkiem sporo maszyn lżejszych. Maszyn, które byłyby maszynami desantowymi, maszyn, które byłyby raczej użyte do operacji próby desantowania się na Tajwanie. Oczywiście pierwszym takim czołgiem lekkim był typ 62, ale ten czołg pominiemy, ponieważ jest to, słuchajcie, jakaś kompletna starość i maszyna, która nijak nie przystaje do walki. Potem był czołg typ 63, który powstał w ilości 1500 egzemplarzy, ale jak sama nazwa wskazuje, został wdrożony do służby w 1963 roku. Czołg lekki pływający, obecnie śmietnik straszny. Potem był typ 63HG albo typ 63A, który powstał we wczesnych latach 90. i wyprodukowano ich zaledwie setkę. Potem 300 sztuk typu 63A. Znowu nie były to udane konstrukcje, to były pojazdy, które delikatnie rzecz ujmując nie przystawały i do dzisiaj nie przystają do pola walki. Kolejnym pojazdem była hybryda bojowego wozu piechoty i czołgu, czyli ZTD-05. Znowu powstało 200 sztuk tego typu średnio udanych pojazdów dla wojsk piechoty morskiej, w zasadzie dla wojsk desantowych chińskich. I na końcu możemy powiedzieć o czołgach ZTQ, czyli całkowicie nowej odmianie. Są to czołgi faktycznie lekkie, dość nowoczesne, z automatem ładowania. Są to czołgi, które raczej zostały pomyślane pod kątem walk w rejonie Tybetu, walk w rejonach górzystych, gdzie konieczna jest niska masa i gabaryty, niż pod kątem użycia w wojskach powietrzno-desantowych, przepraszam, w wojskach w ogóle desantowych. Niemniej, znowuż, analiza potencjału chińskiego pancernego w porównaniu z Amerykanami jest o tyle prosta, że Chińczycy mają trochę więcej czołgów, ale to nie jest tak, że mają kilkakrotnie więcej. Natomiast ich czołgi są zdecydowanie słabsze i gdybyśmy mieli nawet porównać naszego ZTQ desantowego i porównać z amerykańskim MPF-em, wiecie, trochę tak jakby porównać nowe chińskie auto a takiego wypasionego Dodge'a amerykańskiego. To jeżeli chodzi o poziom rozwiązań technicznych, o wielkość auta, bezpieczeństwo, to jak się porusza, to mniej więcej jest takie przełożenie. Natomiast no znowu, sam sprzęt, słuchajcie, pamiętajcie, jest najmniej ważną rzeczą, tak? Oprócz sprzętu liczy się przede wszystkim wyszkolenie i organizacja. I u Amerykanów organizacja US Army nie tylko oraz wyszkolenie to jest top of the top, tak? Oni są, wiecie, tu. Natomiast armia chińska jest dużą niewiadomą. Pamiętajcie, że to jest armia, która ostatni raz realnie walczyła przeciwko Wietnamowi, no i nie popisała się, tak? Tak delikatnie rzecz ujmując, potem przeszło oczywiście poważne zmiany organizacyjne. Natomiast jest to armia, która nie ma realnych doświadczeń z pola walki, która jest armią poligonowo-szkoleniową. I teraz, no nie wiadomo, może ta armia faktycznie coś potrafi, natomiast na razie nie ma żadnych dowodów, które pozwoliłyby w ogóle postawić tezę, że armia chińska jest w stanie podjąć na polu lądowym, w domenie lądowej równorzędną walkę z Amerykanami czy z innymi krajami, które mają takie doświadczenie jak Amerykanie. No Amerykanie, pamiętajcie, że oni od 3 dekad nic nie robią, tylko najeżdżają inne kraje albo się z kimś tam zabijają. Oczywiście tak, w słusznej sprawie, tak, oni są ci dobrzy, Chińczycy są ci źli, Rosjanie są ci źli, jasne, że mi tu zaraz ktoś nie wyjechał, że obrażam naszego najlepszego sojusznika, natomiast no, prawda jest taka, że w Stanach Zjednoczonych dorosło pokolenie dzieciaków, którzy znają tylko wojny i nic więcej, albo ich ojcowie byli na wojnie. Pamiętajmy, że 91 Irak, potem 2001 rok, wojna z terrorem, która uwiązła w Afganistanie, w Iraku. I Amerykanie obecnie robią odwrót od tej misyjności bardzo wyraźny w kierunku walki z ciężkim przeciwnikiem. Mają doświadczenia, wiedzą jak się to robi. Natomiast Chińczycy to jest wielka niewiadoma, ale mówi się, że armia, która od 25 lat nie uczestniczy w wojnie, dziecinnieje. Armia chińska ostatni raz uczestniczyła w wojnie w latach 70. i należy o tym bardzo wyraźnie pamiętać. Natomiast mówię, czołgi to jest prosta rzecz do opisu, ponieważ tutaj no, można na podstawie jakichś danych stwierdzić, że technicznie czołgi chińskie, jeżeli porównamy z Amerykanami, pod względem ilości też, oczywiście tutaj ma przełożenia na ilość po potencjalnym miejscu walk, a dużo ciekawsze są sprawy morskie i powietrzne, ale o tym będzie w kolejnym odcinku. I to by było tyle, drodzy widzowie. Dzięki wielkie, że obejrzeliście. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem kwestiami techniczno-czołgowymi. Starałem się je naprawdę skracać do minimum. Przypominam, że sponsorem odcinka była firma Just Join IT. Jest to polski startup, a jednocześnie portal, który zapewnia największy wybór pracy profesjonalistom branży IT. No i chciałbym podziękować bardzo serdecznie patronom, którzy wspierają mnie w programie Patronite. Dzięki wielkie, dziękuję Wam bardzo za wsparcie, którego udzielacie. I to by było tyle. Zapraszam w czwartek na tygodniówkę z Dawidem Kamizelą.